Witajcie! Znajduję się w fajnym miejscu, a mianowicie Pańbal Kroczmiech. Tutaj jest właśnie ta baza cała ich, a za mną jest legendarny dom, który jest chyba nawiedzony. Zobaczymy. Więc tak oprowadzę Państwa po tym polu pańbalowym i opowiem trochę ciekawych informacji, gdzie oczywiście też serdecznie polecam, żeby się zapisać i zagrać sobie gierkę tutaj z Pańbalem Kroczmiechem. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj jest tak zwana baza, ławeczki, siatka, żeby nikt nie oberwał kulką, a jest naprawdę duży wystrzał. A sam grałem, to wiem, jak to boli. Baza jest fantastycznie zrobiona. Ławeczki dookoła. Ognisko sobie można zrobić. I tutaj siedzą właśnie drużyny, gdzie tędy właśnie wychodzą na pole gry. Więc wchodzę na pole gry i powiem tak. Bardzo fajnie skonstruowane jest to pole. Z opon i z desek, czyli to są takie zapory. Jedna drużyna stoi po tej stronie, tutaj gdzieś, i się chowa, a druga drużyna idzie tam, na sam koniec, gdzie właśnie się przejdą, i pokażę Wam, jak to wygląda. Jest bardzo duże, ogromne to pole. Oczywiście tam w oddali to jest ten właśnie nawiedzony dom, ale czy naprawdę nawiedzony, to się okaże. Proszę zobaczyć. Po prostu ogromne. Jest kawał fajnej gry, fajnej zabawy z fajnymi ludźmi. Tak to wygląda. Przejdziemy sobie dalej. Zobaczymy, gdzie sięga pole. Tu nawet widać jakieś pozostałości po czymś. Może altanka była, czy coś, nie wiadomo. I taka ciekawostka, że tutaj jest właśnie koniec już tego pola, czyli baza numer 2. W bazie numer 2 jest druga drużyna, gdzie tutaj właśnie ładują markery, butle i wychodzą później dalej na pole. Pięknie to, fajnie wszystko wygląda. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj tędy. Kolejna zasłona. Pięknie, coś nieprawdopodobnego. Widziałem różne pola do gry w Pańbale, ale tutaj jest rewelacyjne. Przejdziemy sobie dalej. Zawodnicy się kryją właśnie za tymi oponami, żeby ich nie trafiła kulka. Jeszcze raz rzut okiem. Tam, gdzie są tamte opony, to już jest koniec pola.
Kolejna zapora. Fajny sport. Wszystko, fajna zabawa. Więc naprawdę warto. Sceneria jak najbardziej dopisująca gry w Paintballa. I ten dom legendarny. Przejdziemy sobie jeszcze tutaj z tej strony. Od tej strony widać już zaporę. O, i zaporę do bazy numer 1. I jeszcze raz rzut oka na domek. Czyli jak wspomniałem, tam na końcu jest baza numer 2, czyli drużyna tam może naładować. Tutaj jest baza numer 1 i główna, ta baza właśnie, gdzie się wszyscy zbierają. Mogą sobie zjeść, ognisko odpocząć, zrobić i grać. Coś rewelacyjnego, coś pięknego. Naprawdę polecam. Tak to pięknie wygląda. Wejdziemy teraz od drugiej strony do bazy. Bo jest jedno wejście właśnie tutaj. Przy domu. A drugie wejście, czy już wyjście nawet na pole gry, znajduje się tam, gdzie wchodziłem. Żeby oprowadzić Państwa po tym polu. I pokazać, jak to ładnie wszystko wygląda. Więc oprowadziłem Państwa po tym polu gry. Serdecznie polecam faktycznie, bo jest naprawdę, naprawdę jest fajna zabawa. Ja już znajduję się z powrotem tutaj w tej bazie. A na koniec jeszcze przejdziecie sobie Państwo relację fotozdjęciową, gdzie ukaże się zaraz w trakcie slajdów po filmie tym reklamowym dla Paintball Kroczymie, gdzie serdecznie polecam. Oczywiście namiary na Paintballa na Kroczymie będą wszystkie dołożone do filmu. I również odsyłam i pozdrawiam grupę eksploracyjną NS Kazan, gdzie tam są też dużo ciekawych materiałów. A ja się żegnam i może się skuszę w końcu zagrać, bo naprawdę jest cudnie. Więc pozdrawiam serdecznie, Maciek z tej strony, hejka! A ja idę już!